premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżkę stawki VAT na paliwo. Według zapowiedzi prezesa Orlenu Daniela Obajtka ceny na stacjach mają spaść do 5 zł za litr. W przyszłym tygodniu rząd zajmie się tarczą antyinflacyjną 2.0. Dziś najnowsze dane na temat inflacji przedstawił Główny Urząd Statystyczny. Rok do roku ceny wzrosły o 8,6%, miesiąc do miesiąca o 0,9%, poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści z banku Pekao S.A. spodziewają się, że do połowy przyszłego roku inflacja dalej będzie rosnąć. Pekao BP prognozuje z kolei, że w styczniu wskaźnik inflacji przekroczy 9%, by w lutym spaść nawet o 2 punkty procentowe. Dopóki nie uda się ograniczyć źródeł inflacji, czyli wzrost cen surowców, to tak długo może wystąpić sytuacja, że inflacja może rosnąć. Podkreśla ekonomista dr Krystian Mieszkała. Inflacja w Polsce jest najwyższa od listopada 2000 roku. Profesor Wojciech Piątek spodziewa się, że szczyt nastąpi w roku 2022. W jego ocenie realny jest dwucyfrowy wskaźnik inflacji. Szacowałbym osobiście na 11-12%. Do takiego poziomu w najbliższych miesiącach możemy dojść. Winą za rosnącą inflację poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy obarcza obóz rządzący. Wszyscy na tym ucierpimy. I osoby prywatne, i emeryci, i przedsiębiorcy, firmy, wszyscy prowadzący działalność gospodarczą, działalność usługową. Koalicja Obywatelska chce, by rząd w pierwszej kolejności walczył z wysokimi cenami gazu. Przygotowała własną ustawę, według której, przekonuje poseł Jan Grabiec, wszystkie podwyżki, które wykraczają poza taryfy Urzędu Regulacji Energetyki, zostaną anulowane. Wzywamy premiera do natychmiastowych prac nad tym projektem i jednocześnie oczywiście do przedstawienia projektu rządowego, jeśli rząd taki projekt ma. Bo... Rząd przygotował swój projekt. Wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że w przyszłym tygodniu dokument trafi do Sejmu. Obejmie wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, które za gaz zapłaciłyby więcej niż przewidują to taryfy URE. Od 1 stycznia, niejako wstecznie, będą obowiązywały te przepisy, które będą spowodują, że Polacy będą bezpieczni. Przepisy, jakie zaproponuje rząd, mają też objąć m.in. szpitale, szkoły i przedszkola. Tak, by nie nadwyrężać budżetów tych instytucji, z których korzystamy wszyscy. W życie weszły już elementy pierwszej tarczy antyinflacyjnej. Obniżone zostały m.in. stawki VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepło systemowe. Jeśli będzie trzeba, tarcza będzie obowiązywała dłużej niż przez 3 miesiące, mówił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Interi. Tak, jeśli trendy inflacyjne się utrzymają, będzie przedłużona. Teraz wzmacniamy ją o tarczę 2.0. W najbliższy wtorek tarczą 2.0 zajmie się rząd. Zdecydowałem, że obniżamy stawkę VAT na paliwa z 23% na 8%. Dodał premier. Prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreśla, że decyzja rządu pozwoli obniżyć ceny na stacjach paliw. Bardzo dobra decyzja rządu obniżająca VAT na paliwa pozwoli obniżyć ceny do około 5 zł za litr. Tarczę antyinflacyjną może uzupełnić zerowy VAT na żywność. Przypomina ekonomista dr Grzegorz Piątkowski i podkreśla, że to dobry kierunek. Bo żywność jest najistotniejszym elementem, który właściwie każdy potrzebuje, a jest bardzo dużym elementem miesięcznych wydatków ludzi najuboższych. Rząd szacuje, że tarcza antyinflacyjna 2.0 będzie kosztowała budżet w granicach od 6 do 7 miliardów złotych. Obniżka podatków nie wyeliminuje jednak przyczyn inflacji. Wśród nich profesor Wojciech Piątek wylicza politykę klimatyczną Unii Europejskiej, wprowadzenie na rynek potężnej ilości pieniądza w reakcji na pandemię, hurtowe zakupy mieszkań przez fundusze inwestycyjne, a także polityczne działania Rosji na rynku gazu. Szanse w tym, by ograniczyć wpływ Kremla na cenę błękitnego paliwa. Ekspert dostrzega w budowie gazociągu Baltic Pipe. I będziemy ten gaz kupowali od partnera przewidywalnego, partnera przyjaznego. A co za tym następuje, ten czynnik gwałtownych wzrostów, niespodziewanych cen paliwa gazowego zostanie wyeliminowany. Gazociąg Baltic Pipe ma być gotowy w październiku bieżącego roku.